Cześć, witam serdecznie. Bardzo lubię realizować filmy rozbiórkowe na tym kanale. Niestety ostatnio nie wpada mi w rękę jakiś taki innowacyjny silnik spalinowy, by go rozebrać, zobaczyć jakie ma ciekawe rozwiązania. Tak więc pomyślałem, że może na dzisiejszym filmie rozbiorę przekładnię napędową i pokażę, jak działa takie małe urządzenie w Waszej kosiarce, jak ono wygląda w środku i to konkretnie na 6 różnych przykładach, od takich współczesnych przekładni. Tutaj mam takie większe, starsze modele, żebyście mogli zobaczyć, jak to wyglądało kiedyś. Wydaje się, że to sprawa prosta, wprowadzić koła w ruch, ale przez wiele lat producenci różnie eksperymentowali i w końcu w miarę zostało to ustandaryzowane, w jaki sposób ten napęd jest przekazywany, ale po kolei, mniej więcej być może na tych starych przykładach, pokażę Wam, jak wyglądały te ścieżki rozwoju, a zaczniemy od takiej najbardziej współczesnej i najprostszej przekładni napędowej. To jest taka typowa współczesna przekładnia z kosiarki spalinowej. No, to jest sama przekładnia, więc wiadomo, tu mamy koło pasowe, napędza nam za pomocą paska, który obecnie niemal już całkowicie wyparł wał kardana, więc wszystkie przekładnie napędowe napędzane są paskiem bezpośrednio z wału silnika. No i ta przekładnia ma nam zadanie przerobić taki ruch na obracanie się osi napędowej, która to już ma na zakończeniach koła zębate i bezpośrednio już te koła zębate napędzają koła zębate w naszych kołach i dlatego nasza kosiarka jedzie. Zazwyczaj takie przekładnie są mega proste. Jeden włącznik, do którego podpięta jest linka. Jeśli linką naciągniemy tą dźwignię, przekładnia się kręci. Jak puścimy koło pasowe, kręci się cały czas, nieważne czy napęd jest włączony czy nie, kręci się wtedy, gdy pracuje silnik naszej kosiarki, więc po prostu pracuje sobie na sucho i napęd jest wyłączony, wystarczy go włączyć w każdym dowolnym momencie. Ta konkretnie przekładnia, nie pamiętam do końca z jakiej jest kosiarki, prawdopodobnie jest to Viking serii 5 lub też Steel serii 5, ale bardzo podobna, bo to jest w ogóle przekładnia firmy General Transmissions, także występuje w kosiarkach Stiga, Alco, w różnych takich innych, choć nie zawsze jest to ten sam model, tych przekładni jest bardzo wiele rodzajów, potrafią się wewnątrz różnić. Jeszcze taka drobna ciekawostka, jak widać można tu podpiąć dwie linki, ale tak naprawdę w tym modelu była używana tylko jedna, którą podpinaliśmy do tej dźwigni, dlatego się tak robi, gdyż obecnie przekładnie są dość uniwersalne i ten model może występować z tak zwanym kołem Vario, więc ten dolny, nazwijmy to talerzyk od tego koła, może być ruchomy i poruszać się właśnie na tych elementach. On tak obracając się podnosi się wtedy do góry. Może to być wykorzystywane w takich innych modelach Vikinga z regulacją prędkości napędu. Dlatego obecnie robi się to tak prosto, że zamiast produkować wiele typów osłony, robi się jedną uniwersalną. Bardzo prosta przekładnia, plastikowe koło napędowe, plastikowa cała obudowa, uszczelniacze, no i stalowa oś. Z tego co wiem jest to około 12 mm. Jako, że wszystko jest plastikowe, skręcane jest na wkręty albo od dołu, dlatego łatwiej jest się dostać. Czasem wkręty są od tej strony. No i aby dostać się do środka, wystarczy po prostu te wszystkie wkręty odkręcić, co teraz uczynię. Zobaczcie, że tak naprawdę z zewnątrz takiej przekładni za bardzo nie ma się co popsuć. No ewentualnie jakieś mocowanie linki może nam się złamać lub tu w tym miejscu. Czasem zdarza się, że te sprężyny z upływem lat potrafią stąd spaść, przez co napęd jest tak jakby cały czas włączony, bo nam ta dźwignia nie chce odbijać. To jest bardzo popularne w takich niektórych modelach tych chińskich kosiarek, że ta sprężyna spada i napęd cały czas ciągnie. No i może się wyrobić też to koło pasowe, jeśli coś tam nie dobierzemy odpowiedni pasek, a poza tym nic nie ma. Wszystkie jakieś delikatne rzeczy są w środku, wszystkie wkręty są odkręcone, ale wiele obecnych z przekładni klejonych jest na masę uszczelniającą, nie ma żadnych uszczelek, także no, żeby ją rozłożyć, trzeba troszkę podważyć. Jak widać, masa uszczelniająca jest po całości, trzyma to wszystko dość mocno. Wewnątrz te przekładnie, te mniejsze zawsze zawierają olej takiej dość rzadkiej konsystencji. Pokażę Wam, jak on mniej więcej tu wygląda. Jest nawet klarowny, no bo to jest przekładnia napędowa, która pracowała do końca. Jest go mniej więcej taka ilość, nie było żadnych wycieków. No przekładnia też myślę, że już tam pod 10 lat będzie miała, także no nie widać tu opiłków. Nie ma za bardzo sensu tutaj zaglądać w celu samej wymiany oleju, jeśli nie widzimy z zewnątrz jakichś wycieków. Taka przekładnia jest wewnątrz bardzo prosta, dlatego ją nazywamy przekładnią, bo to tak naprawdę jedna wielka przekładnia, w tym przypadku ślimakowa, więc ten stalowy napęd ślimakowy napędzany jest bezpośrednio z wału i to koło zębate, w tym przypadku plastikowe,
nam napędza. Przy okazji na tej przekładni wytracana jest nieco prędkość, no bo wał kręci się prawie 3000 obrotów na minutę, a sam wałek z taką prędkością kręcić się już nie musi, by nasze koła wprawić w ruch, dlatego też ta prędkość jest tu nieco zgubiona, no ale wewnątrz niestety za bardzo zmodyfikować tej prędkości się nie da, także tutaj akurat tego się uczynić nie da, są na to inne sposoby, o których kiedyś powiem na innym filmie. Włączanie tej przekładni napędowej jest bardzo proste. Pamiętacie tą dźwignię od spodu, którą wciska się w ten sposób? Ona porusza nam całą tą dźwignią, która przesuwa, tu jest ta dźwignia między dwoma łożyskami, przesuwa nam, tu jest taki stożek, nieco bliżej, tak aby docisnęło się to wszystko do tej tego koła zębatego stworzyła i w ten sposób włączany jest napęd. Zobaczcie, wałek porusza się luźno, teraz nieco przesunę tą dźwignię i już całe to koło chce nam wprawić wręcz w ruch. Na dole to koło pasowe. Zdemontuję to wszystko i w tym egzemplarzu Wam pokażę, jak to dokładnie jest zbudowane. Jeszcze w tej części niech nam to puści. Dobrze, oczyściłem oś, nawet pokazał się tu jakiś numer seryjny i teraz można te wszystkie elementy zsunąć, bo tylko w ten sposób można tę przekładnię rozebrać. Na zewnątrz z dwóch stron są takie uszczelniacze. Tak naprawdę wewnątrz jest to taki zwykły, prosty uszczelniacz, który da się zakupić za jakieś śmieszne 6-7 zł, więc w przypadku, gdy mamy taki wyciek z tej przekładni, no to można ją sobie w dość łatwy sposób naprawić, bo wyciągniemy te uszczelniacze z tych plastikowych tulej, włożymy nowe, uzupełnimy olej i naprawa jest wtedy bardzo prosta, ale to no, jedna z niewielu czynności naprawy, które uda nam się w tej przekładni wykonać, zaraz powiem dlaczego. W dalszej kolejności tu mamy, to już się troszkę przesunęło, tak naprawdę takie trzpienie, które wchodzą nam bezpośrednio przez przewierconą oś napędową. Ten trzpień jest tutaj dlatego, żeby to łożysko nam nie cofnęło się w tę stronę, bo tak jak widzieliśmy, jak między tymi łożyskami, tu jest na chwilkę rozsunę, przesuwamy dźwignią, no to chcemy sprawić, aby to zbliżało się do koła zębatego, zaraz zobaczycie dlaczego, ale nie, żeby to wychodziło na zewnątrz, więc to jest tylko taka blokada. W następnej chwili kolejności są dwa zwykłe łożyska, bez niekryte, jakiejś tam pewnie mało istotnej marki, ale one mają tu bardzo dobre warunki, wolno się kręcą, jest cały czas smarowanie, więc te łożyska nie psują się tu praktycznie nigdy. Drugie łożysko, jakaś tam podkładka stalowa po drodze. I tu już zdemontuję całość, bo na każdym pojedynczym elemencie jest ciężko wytłumaczyć, jak to działa. Zobaczcie, samo koło zębate jest z tworzywa, ale elementy, w których tak jakby zasprzęglamy cały napęd, są już stalowe i one nam dopiero wchodzą w to koło zębate. A te elementy, no to spójrzcie, to są takie tu wycięte w ten sposób elementy, a to jest taki stożek i poprzez dociśnięcie tego stożka do tego stalowego elementu, no sprawiamy, że następuje takie tarcie, że to się zasprzęgla tak jakby i przez to nasz napęd pracuje. Bardzo to jest proste i te elementy wchodzą w koło zębate, więc dlatego jest to wszystko napędzane, więc chodzi w tym wszystkim o to, aby te elementy stożkowe jak najbardziej do siebie zbliżyć, jak najmocniej, aby ten napęd nam się tu zasprzęglił. Pamiętacie, w tym miejscu była blokada łożyska, a te otwory w naszej osi służą właśnie do tego, by zaczepiały się tu te elementy ze stożka, dlatego one napędzają całą oś. I zobaczcie, tak porusza się to luźno, ale jak to wszystko dociśniemy, no to zaczyna nam się tak jakby zesprzęglać. I to jest bardzo proste rozwiązanie. Myślę, że już każdy załapał, jak to mniej więcej pracuje. Jak widzicie, nie jest to wcale takie skomplikowane. Jak można się domyślić, najdelikatniejszym elementem w tym napędzie, w tej przekładni jest to plastikowe koło zębate, które może się uszkodzić. W wielu kosiarkach właśnie ten element się uszkadza, ale głównie za sprawą tego, że jeśli dojeżdżamy na włączonym napędzie do jakiejś przeszkody i uderzamy w nią, to niestety ten napęd ślimakowy sprawia, że któryś z tych zębów może się wyłamać, nieco oblić i wtedy już lawinowo napęd ten ślimakowy, ta przekładnia niszczy nam po kolei wszystkie zęby, także zębatka robi się całkowicie okrągła i są to częste usterki, ale no właśnie najczęściej u takich osób, które używają napędu w sposób nieodpowiedni. Jeśli nie ma wycieku, jeśli używamy napędu normalnie, nie włączamy go w sposób agresywny, gdy ciągniemy jeszcze kosiarkę do tyłu, że to wszystko dostaje taki strzał, nie uderzamy o przeszkody, to praktycznie nic się z tym nie psuje. Niestety wiadomości są bardzo złe, bo do 95% przekładni napędowych tego elementu dokupić się nie da. Zobaczcie, możemy kupić uszczelniacze, możemy kupić łożyska, na jakieś podkładki to nie jest problem, obudowy te stworzywa, no to już tam jeśli się uszkodzi, to może byśmy nie chcieli tego dokupić, ale taka głupia zębatka, koło zębate, które naprawi nam całą przekładnię, bardzo często jest nieosiągalny, nie jest do kupienia. Najczęściej producenci
traktują przekładnię napędową jako jeden element, który należy wymienić w całości i kosztuje mniej więcej między 400 a 700 zł, a dałoby się często je naprawić za pomocą wymiany takiego koła zębatego, więc jeśli ktoś ma dobrą drukarkę 3D, porządny materiał, no to może masowo, no może nie zrobić jakichś milionów na tym, ale coś by sobie do wypłaty dorobił dzięki produkcji takich kół zębatych. Natomiast jeśli chodzi o olej, nic nie musi tu być wybitnego, tu nie ma ani dużych temperatur, ani jeśli wszystko jest w porządku, dużych tarć. Coś też dość gęstego, więc nie musi to być coś wyszukanego za setki złotych. Wystarczy zwykły, podejrzewam, jakiś półsyntetyk, nawet SAE30 to jest bardzo często stosowany, aby taką przekładnię nam tu wszystko smarowało. Najważniejsze, żeby ten olej był. Jeśli on tu jest, zazwyczaj nic złego się nie dzieje. Zwróćcie jeszcze na sam koniec uwagę na to, że ta oś jest podpierana łożyskiem tylko w górnej części, na dole. Ona pracuje tu między tymi plastikowymi nóżkami. Nie ma łożyska, jest to tylko w plastikowej obudowie otwór, więc pracuje to tylko, a jeszcze sobie stół ubrudziłem, na takim podparciu nie ma łożyskowania, bo zaraz pokażę Wam, jak to wyglądało kiedyś. No więc to jest taki przedstawiciel z obecnych kosiarek. Obudowa plastikowa, mało łożysk, plastik, no i tak jak widać klejona na masę uszczelniającą. Natomiast kiedyś przekładnie, to jest w ogóle lata 90., jak nie końcówka lat 80., bardzo wiekowa przekładnia. Tu ją przed chwilą rozkręciłem, dlatego pojawił się tu olej. Ona wcale nie była większa, oś napędowa była mniej więcej taka sama. Bardzo podobna zasada działania, napęd z wału, też taki sam włącznik, choć tu akurat mocowanie linki było gdzieś w obudowie i skręcane już na 4 śruby, nieco grubsze i dlatego leci olej, bo ja już ją nieco tu rozkręciłem i ona już oczywiście na masie uszczelniającej nie jest, tylko na uszczelce, która po odkręceniu śrub już zaczyna nam tu nieco puszczać olej. Jak widać, budowa wewnątrz bardzo podobna też, ten cały włącznik przesuwa nam tą dźwignię, co sprawia, że tu taki zespół sprzęgiełek jest dociskany do tego jakby mosiężnego koła zębatego. Zobaczcie, jak nie jest dociśnięte, koło mosiężne porusza się luźno. Gdy tylko to dociśniemy, obraca się cały wałek napędowy. Więc przekładnia bardzo prosta, z tym, że tak jak widać nieco solidniejsza. Jednak już to wszystko aluminiowe, łożysko górne oparte w aluminium. Dolnego łożyska co prawda nie ma, choć w tamtych czasach występowało bardzo, bardzo często, ale samo to, że wałek na dole podparty jest w aluminiowej obudowie, a nie tak jak obecnie w plastiku, a bardzo często były to właśnie łożyska. No i przede wszystkim całe koło zębate główne tej przekładni ślimakowej jest mosiężne, co było normą w tamtych czasach. Tak jak widać tu, mimo wielu, wielu lat, widoczna tylko delikatna degradacja, więc no, mogłoby się wydawać, że kiedyś zastosowanie właśnie mosiądzu wypada dużo lepiej niż zastosowanie tworzywa. I były to faktycznie przekładnie dużo trwalsze, ale też nie można mówić, że był to jakiś tam cud, no bo też z wiekiem, jeśli ktoś zapomniał, zaczęły puszczać uszczelniacze, wyleciał stąd olej, to nawet ten mosiądz nas tu nie uratował. Jak taka przekładnia poleciała na sucho, no to również ten mosiądz cały się wyszlifował, choć oczywiście był na tyle twardy, że tą kosiarką już gdzieś tam lekko, jeśli uderzaliśmy o jakąś przeszkodę, to te zęby się tu nie wyłamywały. Był uślizg na kole, gdzieś tam mogła nawet ta zębatka w kole, jeśli koło było z tworzywa, przeskoczyć, ale nigdy absolutnie nic nie działo się z tym, żeby tu pękł jakiś właśnie ten tryb z tego mosiądzu, więc to wypadało fajnie. No i w razie co, no to była uszczelka, była możliwość jakoś tu zajrzeć i było to wszystko jakieś takie wielorazowe. Też zwykłe uszczelniacze, które można było wymienić, które można również bez problemu dostać. Wymiana niemniej wcale skomplikowana niż w poprzedniej przekładni. I tak to właśnie wygląda. No i bardzo ciekawa rzecz, może już zauważyliście, nie powiedziałem tego przy poprzedniej przekładni. Wiele osób uważa, że jak nie używa się napędu, to że on się wtedy nie zużywa, a jego wiele elementów wewnątrz i tak się kręci. Między innymi właśnie cały czas tu ta przekładnia ślimakowa napędza to koło zębate, więc on częściowo, ten napęd jest włączony, tylko nie obraca naszą osią napędową. Myślę, że nie będę już tego rozbierał, pokazałem to dokładnie na jednej przekładni i przejdę teraz do trzeciej, abyście zobaczyli kilka różnych wnętrz, jak to jest rozwiązane i nieco inne typy przekładni, które pokażę za chwilę. Tu myślę, że już temat wyczerpałem. Trzecia przekładnia to wciąż bardzo podobna przekładnia tego samego typu, z tym, że nieco większa, nie wiem, czy to będziecie widzieć, ale no ta jest taka delikatniejsza.
nieco drobniejsza przekładnia, a to jest taki większy typ, również General Transmissions z Wikinga MB4RTP albo Stila RM4RTP. To taka niszowa seria kosiarek mulczujących, dość ciężkie aluminiowe modele ważące prawie 50 kg, dlatego też producent zdecydował się na taką nieco większą aluminiowo-plastikową przekładnię. Mimo wszystko oś napędowa jest tej samej grubości, dlatego ten Wiking miał tę usterkę, że właśnie w tym miejscu, gdzie zazwyczaj porusza się klin od koła zębatego już bezpośrednio w kole, pękła, no i dlatego ta przekładnia między innymi trafiła do mnie, ale one w ogóle są tak troszeczkę wadliwe. Tu Wiking zainwestował, już też jest stalowe koło zębate, chociaż spójrzcie z jakim śmiesznym, wręcz nienormalnym luzem, ale troszkę łatwiej za to się je zdejmuje, bo mamy tu zabezpieczenie, a w przypadku tych plastikowych kół trzeba wybijać wewnątrz za pomocą chociażby wybijaka wewnątrz takie zabezpieczenia, żeby to koło zdemontować. Jest to dość trudne, z upływem wieku to wszystko nieco koroduje. Skręcana również na wkręty, klejona z tego co wiem również na masę uszczelniającą. Ja to chyba nawet kiedyś zaglądałem, ale już po co to nie pamiętam. No i wewnątrz cóż, klasyka, te same rozwiązania jak zwykle, ta dźwignia sprawia, że dociskane są te całe jakby sprzęgiełka do środka, do tego koła zębatego, jeśli nie jest dociśnięte, to ono porusza się luźno. Jak dociśniemy, to porusza się wraz z osią. Wszystko jest mniej więcej w taki sam sposób jak wcześniej. Natomiast tu można zwrócić uwagę, że mamy łożysko na dole i na górze, więc tak już nieco bardziej profesjonalnie to rozwiązane, ale wszystko oparte też o takie plastikowe koło zębate. I mimo, że jest ono dużo większe, jak tutaj można zobaczyć, to jest też ta przekładnia dość wadliwa. No kosiarka, w której ona jest zastosowana, jest często wykorzystywana profesjonalnie, więc przez pracowników w użytkach komunalnych w ciężkich warunkach i też jest to maszyna bardzo ciężka. Więc ja osobiście już 3 takie przekładnie napędowe wymieniałem. Nie wiem, może mam jakieś takie szczęście do tego, że w ten sposób miałem uszkodzone te maszyny. Ta również jest częściowo uszkodzona. I nie wiem, czy producent przez to, że troszkę słabo jednak te przekładnie wypadają, troszkę się nie zreflektował, bo można ją było kupić nową, całą z osią napędową za 250 zł, więc niewiele, a oczywiście części w postaci choćby tej zębatki, koła zębatego z tworzywa dokupić się nie da. Nie są to do dostania elementy, tylko cały napęd, ale jak na swój gabaryt była ona dość tania. Dlatego też ja ogólnie takie graty trzymam, bo jeszcze jako jeden z niewielu serwisów w ogóle staram się jakoś tam regenerować takie przekładnie napędowe, żeby wciąż te kosiarki popracowały dalej, no bo wiele serwisów to po prostu do wymiany jest cały układ napędowy i tyle. Ja zawsze chociażby trzymam takie stare, częściowo uszkodzone graty, ten, który jest ze złamaną osią, no bo resztę można przełożyć kiedyś do przekładni, w której zepsuje się ten element i bardzo często wielu ludziom pomóc się w tej kwestii uda. Też nie będę tego rozbierał, myślę, że to łapiecie. To wszystko wygląda tu trochę skomplikowanie, ale tak samo stalowy wkład do zębatki, do koła zębatego z tworzywa, też na pewno jakieś tam stożki, więc rozwiązanie również bardzo, bardzo proste. Natomiast czwarta przekładnia napędowa, którą dziś pokażę, ma już nieco inne zastosowanie, więc cieszę się, że mogę w końcu do niej przejść. To jest przekładnia, która na pierwszy rzut oka wygląda bardzo solidnie. Jest to w ogóle przekładnia napędowa z kosiarki Honda z flagowego modelu HRX537. Już nie jest stosowana, ale była przez jakiś tam okres czasu produkowana. To coś nazywało się napędem Select Drive i Honda wpadła na taki pomysł, że aby nie stosować drogiego napędu hydrostatycznego, a aby wciąż w kosiarce były biegi, to wpadli na pomysł, żeby nie robić tego w tani sposób, czyli poprzez naciąg paska, jak wielu producentów w to ucieka, tylko oni wpadli na pomysł, że poprzez coraz mocniejsze wciśnięcie tej linki ta oś napędowa ma się kręcić szybciej, ale rozwiązali to w taki dość prymitywny sposób, że poprzez uślizg właśnie, przez uślizg tych sprzęgiełek wewnątrz tej przekładni napędowej, już pokażę o co chodzi. Zobaczcie, jak to całe, nazwijmy to tak roboczo, sprzęgło jest wielkie. Cała ta obudowa jest tak naprawdę wypełniona tym ogromnym sprzęgłem. Nie będziecie tego widzieć, ale ta oś podparta jest na dwóch łożyskach. Jest to solidne, o tam na dole widzicie tą stożkową zębatkę. Bardzo fajna przekładnia, no trwalsza nawet jak ta ślimakowa. Wszystko stalowe i ogromne. Tylko problem w tym, że Honda wymyśliła sobie, że właśnie tu będzie rozwiązana regulacja prędkości napędu, więc im mocniej tak jakby no, zostanie to sprzęgło dociśnięte,
tym koziarka będzie się szybciej poruszać. Oni to wszystko chcieli ukryć w przekładni, zalać dużą ilością oleju, aby to się chłodziło i chcieli, aby użytkować taką przekładnię na tak zwanym półsprzęgle. I niestety, jak ktoś tak jeździł na połowie obrotu, więc to do końca nie było dociśnięte, grzały się te przekładnie niesamowicie, no i strasznie mimo wszystko te sprzęgło się wycierało. Dochodziło do faktu, że jak to wszystko przegrzaliśmy, to napędu nie było już prawie wcale i to się działo lawinowo. Jeśli ktoś używał cały czas na pełnej prędkości, więc to mocno dociśnięte do końca, cały czas to wszystko zasprzęglone, przekładnie były no niemal wieczne przy tej całej solidności wykonania, ale ktoś korzystał z tych biegów, dociśnięte to wszystko takie do połowy, że to pracowało na takim pół uślizgu, zażynały się te przekładnie niesamowicie. No wymieniłem bardzo sporo tego, póki miałem jakieś tam zapasowe części, to przekładałem często całe przekładnie na modele, na wersje hydrostatyczne ze starszych modeli HRD, HRB nawet chyba pasowała przekładnia z tego co pamiętam. A oczywiście to już miało miejsce jakiś czas temu, bo te przekładnie niemal całkowicie wyginęły albo miały być uszkodzone od razu, jeśli ktoś ich tak korzystał, albo ktoś nie używa tej prędkości napędu. Do tego był taki wygodny panel przy rączkach. Ja kiedyś chyba robiłem o tym osobny film, że tak fajnie się chyba wtedy kciukiem dodawało właśnie, zwiększało tą prędkość. Bardzo krótka seria. To się chyba nazywało Select Drive, jeśli się mylę, to w tej chwili to poprawię, więc no niemal to zniknęło z rynku. Honda poprawiła swój błąd i zrobiła to, co pozostali producenci, więc regulację prędkości na uślizgu samego paska klinowego, więc poprzez takie wygięcie przekładni napędowej. To był taki eksperyment, który nie wyszedł. Czasem tak jest, chce się zrobić coś inaczej niż inni, czasem to zażre fajnie, a czasem wyjdzie z tego katastrofa, tak jak w przypadku tej przekładni. Mimo, że tu wszystko wygląda na całe, to jest przekładnia uszkodzona, została właśnie zdemontowana, bo na sucho to niby wszystko się zasprzęgla, ale jak połączymy to z prawie 50-kilogramową kosiarką z napełnionym koszem, to wszystko się grzało, ślizgało i nic kompletnie z tego nie było, także nie napalajcie się, jeśli ktoś ma taką do wymiany, to też jest śmietnik, tu niestety nie pomogę. Ale skręcę to jeszcze zostawię, może się kiedyś przyda jakaś obudowa czy coś, no takie rzeczy zawsze można wyrzucić. Oczywiście jak się domyślacie, do środka tej przekładni tych sprzęgieł kupić nie można, wymieniana jest tylko w całości. No, kwota jej bardzo wysoka, jak to niestety bywa często z częściami Hondy, więc też tu wiele tych kosiarek było nieopłacalnych do naprawy z taką właśnie usterką. Tu teraz przygotowałem dla Was jedno z takich fajniejszych rozwiązań, głównie lat 90., to tak szło w sumie do lat 2000, z tego co wiem, głównie w kosiarkach spalinowych Toro. Na początek zobaczcie, jaka ta przekładnia jest wielka. To jest dla porównania, no ta jest ogromna, może będzie bardziej widać to w tej części. No jest to gigant. To jest przekładnia, choć nie mogę znaleźć nazwy, prawdopodobnie producenta Taftorku, czyli skrzynie, które bardzo często można spotkać w traktorku. Bardzo fajnie się to zrymowało. Ten typ skrzyni był bardzo często w Wikingach serii 5, 6, tych starych, oczywiście mówię właśnie z okolic lat 90., 2000. No i przede wszystkim cała seria kosiarek Toro. To jak widać po kołach jest kosiarka z Toro, starych recyclerów, tych 53 cm. Co było charakterystycznego w tej przekładni? Otóż ona posiadała no już prawdziwe biegi, jak skrzynia biegów. Wewnątrz mamy taką choinkę, tu były 3 biegi za pomocą zmieniane tej linki, tu się przykręcało linkę. Tu z tego co pamiętam luz, 1, 2 i 3. Tak, były tu 3 biegi, a samo włączanie napędu było bardzo proste, dlatego tu mamy tę osłonę, bo napęd był włączany poprzez naciąg. Naciąg oczywiście tego paska, tu była podpinana wtedy linka. O, tu widzicie taki otwór w tym miejscu i ten napęd normalnie sobie opadał. Jeśli chcieliśmy go włączyć, to podciągaliśmy go do góry i naciągał się cały pasek, który tu w tym miejscu został. No bo żeby go zdemontować, to trzeba odkręcić te śruby. I tak był właśnie wtedy napędzany, więc włączanie niesamowicie proste. Pokażę Wam mniej więcej, jak to działa. Mamy luz, nie obraca się nic. Delikatnie, jedyneczka. Dwójeczka. I trójeczka. Jeszcze raz, jedyneczka. Świetne. Prawdziwa skrzynia biegów. Stare, ciężkie, skomplikowane, a co najgorsze, wcale się nie psuło. I już tu można ściągnąć bez obaw, bo tak jak widać, mamy to wszystko wypełnione. Smarem w tych przekładniach już nie było oleju. No i zobaczcie, prawdziwa choinka, tak jak w motocyklach, tak jak w skrzyniach biegów. O, no i mamy wybierak, który co prawda wydaje się, że pracuje tutaj, ale wewnątrz jest taki klin, który blokuje nam odpowiednie koło zębate. Teraz jest luz, więc wszystkie powinny poruszać się luźno.
Tak samo jak w Hondzie, na dole koło pasowe, za pomocy koła zębatego, tu są, akurat jest przekładnia stożkowa z zębami prostymi, napędza nam tu to koło zębate, no i wybierak wybiera, która zębatka ma na chwilę obecną z tych być połączona z osią. No tak jak widać, no można to wytłumaczyć jak w rowerze górskim, małe to koło zębate, to duże, czyli przekładnia będzie wolniejsza, bo mniejsze koło napędza większe. Jeśli mamy dwójkę, to już ta jest zdecydowanie większa, ta mniejsza, i w trójce ta różnica już jest naprawdę niewielka, dlatego następuje zmiana prędkości. Strasznie skomplikowane i aż piękne. Co prawda też nie dało się do nich kupić poszczególnych kół zębatych, ale to wszystko było tak twarde, że to się praktycznie nigdy nie psuło. Jakieś uderzanie kosiarką czy coś, tu wszystko jest stalowe, nic się nie obróciło. Ja chyba mam okazję drugi raz w życiu rozebrać tą przekładnię napędową, chociaż przerobiłem mnóstwo kosiarek z tym napędem. To najczęściej zacierała się jakaś linka w pancerzu od tych biegów, często gdzieś tam na pozycji neutralnej się potrafiła zaciąć, więc to trzeba było zrobić. No i w sumie to tyle, co się działo. No niestety ta przekładnia też umarła, jest za droga w produkcji, żeby ją stosować do czasów dzisiejszych. Toro również z tego zrezygnowało. Okazało się, że użytkowników wcale nie obchodzi. Ojejku, coś tu nam akurat wypadło. Użytkowników wcale nie obchodzi to, jaki rodzaj przekładni napędowej jest w naszej kosiarce. Teraz również robią biegi za pomocą uślizgu paska i nikt nie narzeka. Wszyscy się cieszą, że włącza się to w wygodny sposób, a że to jest raczej rozwiązanie tylko w teorii, które można nazwać biegami, bo tutaj bez względu na to, ile lat miała ta przekładnia, zawsze różnice między poszczególnymi przełożeniami były te same, no bo nie da się zmniejszyć lub zwiększyć nawet pod skutkiem wytarcia tych kół zębatych, a pasek może się wytrzeć, mogą się wytrzeć koła zębate. Jest to element, który należy wymieniać częściej i ta różnica prędkości jest tylko pozorna. Tu w rzeczywistości było to mocno odczuwalne. A na sam koniec taki troszkę relikt. Przekładnia na wał kardana z takiej starej kosiarki, to jest prawdopodobnie Honda HR194 lub HR214, ta szersza już dokładnie, nie pamiętam, wiele lat to u mnie leży. Czeka, może kiedyś będzie to do czegoś tam potrzebne. Już troszkę mi to pokorodowało, więc wręcz zastanawiałem się, czy wam ją pokazywać. No, ona też w środku jest właściwie bardzo prostej konstrukcji. Tak jak widać, też bardzo duża. Tu dla porównania ta taka typowa, niewielka przekładnia. Przekładnia na wał kardana charakteryzuje się tym, że ona była umieszczona w ten sposób i była napędzana bezpośrednio z silnika przez wał kardana, więc to było rozwiązanie, które, no jeśli nie ukręcił nam się wałek, a zdarzało się to bardzo rzadko, no praktycznie wieczne, no nie trzeba było wymieniać paska, bardzo proste rozwiązanie. Tu brakuje takiego elementu, którym włączało się napęd. Tu powinno być takie widełki, za które zaczepialiśmy linkę, podciągając do góry włączaliśmy napęd i z tyłu. Tu była druga dźwignia, też już nie wiem, czy była mi kiedyś potrzebna, czy co. Była też zaczepiana tu linka i ta przekładnia miała dwa biegi. Tu była taka duża sprężyna, albo się przy rączkach naciągało, to chyba do góry była dwójka, a schodząc w dół była jedynka. Bardzo wiele osób pracowało tą przekładnią na dwójce, linka się zapiekała, bo wiele lat tego nikt nie zmieniał. I najczęstsza w nich usterka to, że ta jedynka w dół nie mogła sprężyna zapieczonej linki przepchnąć. To tak naprawdę jedna z niewielu rzeczy, która się psuła. O dziwo, ten typ przekładni można do dziś spotkać w kosiarkach Hondy HRH, tylko że jest to wtedy przekładnia jeszcze większa i hydrostatyczna, jest to taki napęd olejowy i można ją spotkać w kosiarkach KAZ, wtedy są to, z tego co pamiętam, dwubiegówki, i w kosiarkach Weibank, o dziwo, takiej chińskiej produkcji, też jest tam taki typ przekładni, więc jeszcze to całkowicie nie wymarło. Wiecie, co jest to kiepski okaz, żeby omówić tu budowę, no bo niestety tak są porzewiałe te ośki, nawet po czyszczeniu nie za bardzo chcę to wszystko schodzić, nie chciałbym tego do końca rozwalić, a no bardzo słabo tu coś widać, ale jest to jednak skrzynia trzybiegowa, chyba od nieco nowszego modelu, choćby HR216, troszkę mi się tu już pomyliło, już naprawdę bardzo rzadko te kosiarki się teraz obecnie produkuje, również tak jak widać, bezpośrednio z wałka kardana, podobnie jak w Toro, z drugiej strony mamy koła zębate w odwrotnej kolejności pod względem wielkości i tu jest już sam wybierak tych biegów. Te koła zębate można zdjąć, tak jak widać pod spodem. O, jest taki wybierak, który wędruje, które koła mają być włączone. Jeśli on się cofnie troszkę do tyłu, ale to też jest chyba zapieczone, to jest wtedy wybierany inny bieg. Czy to się już całe porusza, już też
O, chyba musi to tu być teraz i dopiero teraz się cofnąć. W każdym razie wszystko bardzo solidne. Tu jeśli coś się psuło, bo zazwyczaj usterka wyglądała na poważną, to na przykład psuło się któreś ramię, że puszczał spaw, albo o, tu na przykład wewnątrz jest taki klin na osi. Też to się wszystko nie obrusza, bo nie rusza, bo niestety o, zatarte to lubiało ściąć taki klin, ale żeby tu urwać któreś z tych stalowych kół zębatych, to praktycznie nie było takiej możliwości, albo połamać tej grubej aluminiowej obudowy też się nie dało. Wszystko niesamowicie twarde, solidne. O, gdzieś coś czasem na tych frezach lubiało przeskoczyć, bo to troszeczkę podobne rozwiązanie jak chociażby w nóżce od biegów z motocyklu, więc tu lubiało się coś poluzować, ale najczęściej po bardzo, bardzo wielu latach i była to rzecz, którą dało się usunąć, więc same przekładnie również bardzo, bardzo twarde. Tak więc podsumowując, przekładnia napędowa z naszej kosiarki jest po konstrukcji nie bardzo prosta. W wielu przypadkach istnieje możliwość jej naprawy i naprawa ta wydaje się być bardzo prosta. Niestety, mimo że silnik spalinowy w kosiarce jest dużo bardziej skomplikowany, kosztuje on podobne pieniądze. Też można kupić silnik spalinowy za 600-700 zł, tak jak większość przekładni napędowych, to do silnika można wszystko kupić. Można je zremontować. Ten element uważa się za taki, którego się nie naprawia. Dlatego w wielu przypadkach jest zalecana tylko wymiana na nowy. Wiecie już, jak to wszystko działa. Nie zawsze może uda się to naprawić, ale co najważniejsze, przekładnie napędowe nie lubią właśnie, by uderzać kosiarką o przeszkodę, aby dochodziło tam do naprężeń i nie lubią niskiego stanu oleju, więc nie uderzajcie o przeszkody, obserwujcie, czy nie ma wycieków i koście bez stresu. Przeszkolcie też użytkowników, jeśli inni występują w domu, zwłaszcza jeśli są to jakieś dzieciaki, które nie do końca panują jeszcze nad mocą bardzo szybkiego napędu. Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Następny film już regularnie w niedzielę, także mam nadzieję, że również do niego przystąpicie, jak i do innych filmów. Na razie, cześć i do domu.